Cześć, witam w takiej scenerii nocnej. Jadę, wjeżdżam właśnie do miejscowości Wądroże Wielkie, naszej gminnej miejscowości, i jak się ta miejscowość skończy, to wjadę na autostradę A4, będę kierował się na wschód. Mam załadunek w Tychach i z tym załadunkiem z Tych bądź jeszcze z jakimś doładunkiem, może z Tych, może skąd inąd, podążę w stronę Hiszpanii na do Algeciras, bo tam jest ten główny ładunek z Tych. No i może tak, pierwsza trasa po nowym roku, być może ostatnia już w mojej karierze, chociaż ja bym tak obstawiał, że jest to jedna z trzech ostatnich, czyli ta i oprócz tej dwie, bo tak bym to widział. No i ten, i co, myślałem właśnie, że przy okazji właśnie kończenia tej międzynarodówki, bynajmniej międzynarodówki na busie, zobaczymy, czy będzie jakaś międzynarodówka innym typem pojazdu, solówką bądź zestawem. Na razie nic nie mogę obiecać, bo nie posiadam uprawnień, proste. Ile to się będzie robiło, tego nie wiem, natomiast padła już decyzja, że uprawnienia będę starał się uzyskać, bo one mi się z jednej strony należą i z drugiej strony też przydadzą. Także widzę, zaraz mój węzeł będę widział, tak już naprawdę. Także jadę na Tychy, załadunek jest rano, ale wiesz, ja z tych nerwów, znaczy z emocji generalnie, bo to nie są jakieś negatywne emocje, po prostu, tak się mówi, nerwy z emocji, nie mogę spać, więc jadę sobie i rozsądnie jest mi, rozsądnie jest mi wjechać i po prostu dojechać nocą, no to jadę na spokojności, stanę sobie pod Tesco, niedaleko, ponieważ ładuję pod takim starym Tesco, wysłów się, a nie myśl tylko, jak to fajnie będzie jechać do Hiszpanii. Także co, liczę na spokojną trasę, tutaj rozrobię płatną, potem się chyba puszczę przez Mikołów. Oj, popatrz, ale tu jest jeszcze ślisko, bo jest na dworze, słuchaj, ole, puśwa pusto. Jest po prostu na dworze minus 4. I na domu, ja pierniczę, pusta czwórka. Na domach też po prostu osiadła wilgoć i domy są ciepłe. Przymrozek przyszedł, no, dosłownie nagle. I jak dom jest ocieplony, to widać miejsce wbijania kołków, po prostu kołki nie są izolatorami. I po prostu przewodzą ciepło ze ścian domowych i praktycznie każde miejsce, gdzie te kołki są, no to jest po prostu kropka taka niezamarznięta. No dobra, tymczasem zapinam się na takiej uczciwej stówce. Tutaj obraz już drży wrednie, no teraz nie, bo trzymam telefon. Także co? Stuwencja i ja się nie będę śpieszył, jadę sobie elegancio. Jeszcze nie mam celu wbitego, no ale jak już tam sobie go wbiję gdzieś na płatnie, jak już będę, także jest elegancio. Godzina 3:30, dojechałem Mop Halemba na A4, z tego mopa mam 33 km na załadunek, także wszystko autostradą, więc praktycznie w ogóle przez miasto się nie przedzieram, więc tutaj będzie lajtowa droga. Gdybym jechał przez Mikołów, to bym dojechał do tego parku Gemini, na którym się planowałem zatrzymać, i ten, z którego w zasadzie jest rzut beretem na załadunek. No ale widzisz, no bo wtedy w tym Mikołowie mogłoby się trochę przekorkować, ale z racji tego, że pojechałem autostradą, to już zostaję tutaj teraz. Czekam jakieś 4 godziny snu i ten, no i w zasadzie, bo przesunęli mi załadunek, myślałem, że będę ładował o 7, a się okazuje, że będę ładował o 9. W międzyczasie dostałem zlecenie na taką trastkę. Oryginalne zlecenie z firmy zlecają od, powiedzmy, bez pośredników. Po prostu organizator transportu wysłał mi to zlecenie i jest 58 do 60 godzin na dostawę, także lajtowo, no, można powiedzieć,
Nikt mi nie będzie ściemniał, że jest 4,8, nie? Bo to już byłaby przesada. Także ten, także jest gitara. Nie, jest gitara. Zobaczymy, jutro poładujemy, jutro będzie też troszkę cyrkowania z tymi towarami, ale mi się wydaje, że damy radę. Dobra, idę spać. Jestem już na firmie. Zameldowałem się pięknie, ładnie, cacy, znaczy się wjechałem. Zameldowałem się do wjechania po to, żeby załadować. A na biurze załadunku nic nie wiedzą o tym, że mam ładować. Troszkę mi się plany skomplikowały z tego względu, że no nie ładuję i nie mam śniadania. Mam tylko kanapki, które żona mi, znaczy miałem, które mi żona zrobiła na śniadanie dzisiejsze, ale zjadłem wczoraj je na kolację i jedną dzisiaj rano i jest bida z nędzą. Mam taki jogurt, który już mi się ciepły zrobił, jest trochę niesmaczny. Teraz go schowam do lodówki. No i ten, i sobie jakoś ten temat załatwię, że przywrócę go do stanu smakowości. Nowe słowo, bo lubię zimny taki. No i co, mi stało się zupką chińską ratować. Ale chciałem pokazać właśnie w tym całym ustroju. Zrobiłem sobie stolik. Kuźwa, będzie go widać? O. To jest taki stolik, nie? Tu co prawda widać tertypki, ale przymocowana jest taka sklejka do tego do podłokietnika fotela pasażera. No i ten stolik sobie tutaj jest. Normalnie on idzie cyk do góry. No jest mały problem z lodówką, bo lodówkę trzeba lekko wysunąć do przodu, żeby ją otworzyć, nie? No ale no jakoś to przeboleję, no a mam na czym postawić, tak? Jest fajnie, stoi sobie stabilnie kuchenka. Z racji tego, że kończę transport, postanowiłem zużyć te balony, które mam kuchenki, bo mam ich chyba z 7 czy z 8, no i co? Co ja potem sobie z nimi zrobię? Gaz z zwykłej butli, na upartego jeszcze przeleję. Do zwykłej butli, te 11 kilo z powrotem, że tak powiem. No i a balony trzeba zużyć, także będę używał tej kucheneczki. Zresztą jest zimno na dworze, wybawstwo sobie fajnie pyka, no i mogę sobie przez to spokojnie tutaj, że tak powiem, posiedzieć, ewentualnie pokucharzyć. Zobacz, jest elegancko. Ja później zrobię jeszcze jakieś ujęcia, takie inne, gdzie kamerę inaczej nastawię w ogóle. Jakże tu możesz sobie, prawda, spokojnie robić jakieś żarcie na talerzu i się nic za bardzo nie dzieje. Możesz tu postawić kuchenkę z tej strony, gdzie teraz nie sięga oko. Natomiast z tej strony robić kanapki, postawić jakieś przytwory i to ma ręce i nogi, bo fotel, ile ktoś wygodny do siedzenia, tak nie jest wygodny do kucharzenia. Dobra, woda mi się gotuje, to muszę to dziadostwo otworzyć, czym parę tych torebek, oczywiście to nie amino, więc bo są dwa małe opakowania do otworzenia oprócz tego, więc zabieram się do roboty. No i co, i za chwilę pójdę się zapytać, nie? Kolega stoi już przede mną, to Iveco. No i ten, i będziemy, we dwóch jedziemy, nie ma żadnych doładunków. Elegancko, no to jest ta dobra wiadomość z tego całego czekania. Godzina 21:15, 2 stycznia 2020. Nikogo nie załadowali jeszcze, nikogo i przyjdzie nam spędzić nockę na firmie. Jest fajnie, bo znaczy jest fajnie. Jest fajnie, bo opłacone za dzień, nie? Także przez cały dzień zarobiłem siano. I druga sprawa jest taka, że tutaj na firmie jest prysznic, jest kibelek. Więc po co nam wyjeżdżać gdzie indziej, gdzieś na jakichś Teskach, stać bez toalety. Bez świateł, tu jest bezpiecznie i tak dalej. Także spoko. Tutaj jeden kierowca pojedzie do domu, a przyjedzie już typowy kierowca, nie skoczek, tylko typowy kierowca. Tylko że widzisz, też taka troszkę zamieszanie, bo teraz tego, przyjechało auto mojego dobrego kolegi tutaj z kierowcą skoczkiem. Kierowca, który przyjedzie zmienić tego kierowcę skoczka, miał swoje auto pod domem i on przyjedzie tutaj osobówką, wskoczy na auto mojego kolegi i prawda będzie spał nie w swoim aucie. No i no ten skoczek wróci osobówką do domu, dla niego sprawa się zamyka. I teraz tak, będziemy mieli tutaj auto mojego kolegi z innym kierowcą, który
będzie nie na swoim aucie. No i teraz co ja obstawiam, co będzie jutro, ponieważ tu na załadunku trzeba sporo aut. I ten, podejrzewam, że jutro będzie tak, że jutro mój kolega wsiądzie w auto kolegi, który, muszę kończyć, bo już ten jeden kierowca się zbliża, wskoczy w auto kolegi, którego, wskoczy w auto kolegi, który po prostu dzisiaj zrobi zmianę. Że tak wygląda tutaj parking. Parking plus to są dodatkowe auta. No i tutaj jest ta stara ekipa, która przyjechała z rana. Jak widać, paka otwarta. Nie wiem, czy dlatego, że ja otworzyłem, czy co. Ale dobra, pomijajmy temat. No i będziemy się ładować tutaj na tej rampie, na tym podjeździe tutaj. Jak widać, nie ma ciężarówek, jakieś załadunki ustały. No i co? Trzeba zrobić przepał auta, podładować mu baterię, szykować się do spania. Toaletka zaliczona. I czekamy do jutra na rozwój, wydarzeń. Udało mi się ogarnąć lampę. Tutaj taki pasek LED-owy, kupiłem go kiedyś w Biedronce, na stałe podłączony. Pociągnięte z kurnika. Tam ta wtyczka. Także. O kurczę. A nie, dobrze, białym paskiem rozłączę, bo tam przykleiłem tą przejściówkę z 12 V na 5 V do USB. No to płynie sobie jakiś taki strumyczek ratunkowy. No i co? Przepalamy auto. Teraz otworzę, nastanie jasność. Druga lampa się zapala na termometrze w tym momencie. Minus 4 stopnie. Co sprowadza się nieuniknione do tego, że muszę wyjąć jajka ze schowka, żeby mi nie zamarzły. Idzie się skitrać na podłodze tutaj, bo w lodówce już nie ma miejsca. Ale puszczę sobie więcej nawiewu na górę i też będzie dobrze. Trochę źle się śpi przy takiej temperaturze, bo to jest identyczna temperatura, jaka była wczoraj. No bo to wybasy jednak cały czas dmucha. I nie mogę spać przy otwartym okienku, no bo będzie wtedy mocno dmuchało mi prosto w dynkę. Także spróbuję odchylić okienko przy nogach, żeby jednak świeże powietrze wlatywało, troszkę takie bardziej wilgotne niż stricte suche z webasta. Także tyle na razie. Czekamy do jutra. Godzina 5:55. Parking Park Gemini. Za mną Tesco. Jednak coś w tym Tesco się dzieje, bo tam są lampy i jest jakiś ogromny remont w środku. Znaczy na razie gruzowisko, więc zobaczymy, co z tego będzie. Ale wracając do tematu transportowego, to tu stoi jeden kolega, przed nim stoi drugi. Oni są już po cle. Specjalnie dla nich otworzyli urząd celny o 1:00 w nocy. W nadziei, że to przyspieszy jakoś transport. Ale czekając na mnie, po prostu... czekając na mnie i tak mi się to nie przyspieszy, a wręcz wydłuży, ponieważ ja nie mogę skorzystać z benefitu otwartego urzędu celnego i dlatego będę się odprawiał standardowo, o tam w sumie w tej spedycji jas FBG. No i dla mnie urząd będzie otwarty od godziny 8:00. Nie stoję na urzędzie celnym, ponieważ jest parking płatny przed godziną 7:15, a byłem tam jakieś 20 minut temu. No i przyjechałem tutaj na ten Gemini Park właśnie. A tu stali bywalcy Hilal Trans. Tam u góry w tamtym budynku jest Biedronka, duże centrum handlowe. No i co? No i 7:15 melduję się tam na tym parkingu, zajmuję sobie jakąś miejscóweczkę już. Stąd mam 900 metrów. Wygląda to w taki następujący sposób.
No po prostu muszę dojechać do ronda, nawrócić się, tylko że tu wylecę na lewym pasie, no ale będę odpowiednio wcześnie tam zaraz na wylocie z ronda trzymał prawą stronę i może uda się wjechać, a jak nie, to się tutaj pokręcę na tym i wrócę, nie? Nie ma problemu. Także ten. I też jeszcze spróbuję kimnąć, w ogóle źle mi się tak śpi na raty, kurna, trzymałem w dzień. Problemy z wymastem trochę, bo ten czujnik jednak, kurde, w zimie, jest w zimnym miejscu, w nogi grzeje. I jeszcze troszkę pewnie czasu mi zejdzie, zanim się dojdę do tego, jak go dobrze ustawić na takie temperatury, jak teraz, na przykład minus 7 jest teraz, tak? No, także ten... Także ten, koledzy mieli gonić, mieli śpieszyć, mieli mieć dobry czas. Ktoś wydał pewnie dużo pieniędzy na to, żeby się odstrzeli wcześniej, wcześniej tam dotarli, a oni czekając na doładunek ode mnie, po prostu klops pasztet. Klops pasztet, no siłą rzeczy nie poładowali, nie? Nie pojechali. Tylko teraz tak, wracając do całej kwintesencji tego wyjazdu, ja miałem jechać i ten gosek z przodu, nie ten tutaj. No i chodzi o to, że ten, który przyjechał, to jest taki firmowy narwaniec, ja to nazywam taki, kurde, ambitny debil. No, nie lubię gosta po prostu, no, nie będę tego ukrywał. W sumie to... No już bez tego... Nie jest to stały kierowca tego auta, on jeździ na co dzień innym autem, gdyby ktoś, a zwłaszcza osoba zainteresowana i ktoś, kto wie, kto jeździ na stałe tym autem, myślała, że to chodzi o mojego patrona od ekspresów, no to nie chodzi o niego, chodzi o innego kierowcę. Tylko ten kierowca, którego nie darzę sympatią, po prostu siedzi teraz na tym aucie, no i chodzi o to, że... No, sobie wymyślił, że on jednak z tym pojedzie. Tylko widzisz, teraz niech sobie z tym jedzie. Bo oni mieli się dogadać, czyli ten gostek i ten z przodu mieli się dogadać, który z nich jedzie. I ja miałem jechać, a on ponoć gostek zadecydował, że oni jadą we dwóch. Myślę sobie, dobra, jeźdź ta sobie. Ja i tak mam taki sen poszarpany, a na 99% mam coś, prawda, załadować. Znaczy tutaj jeszcze raz w tej firmie, nie? No nie wiem, na jakiej zasadzie do końca, no ale no mam załadować. Także tak to się będzie odbywało. No tylko nie wiem, jak on się teraz zaopatruje na to, że mu w ciul czasu od tego obetną. No zobaczymy, może po prostu z racji pilności tych transportów będzie coś w rodzaju priorytetu na to, co mam i wiesz, i powiedzmy o godzinie, powiedzmy 9:00 będę już. Prawda, odslony, nie? No powiedzmy, że 9:00 będę odslony, jak nie zrobię, dajmy na to w pierwszej kolejności. No i ten, i powiedzmy o 10:00 oni stąd ruszą, a dla nich otworzyli urząd celny o godzinie 1:00 w nocy. No więc ten, więc już są 9 godzin do tyłu. Z tego auta muszą ściągnąć jeszcze towar na auto tego kierowcy, który jeździ, który akurat tutaj siedzi, nie? Więc ściągną to na bazie. Na bazę trzeba dojechać 25 km z autostrady w jedną stronę. Trzeba to przeładować. Więc to będą 10 godzin do tyłu. Jak na transport ten jest w oryginalnym zleceniu 58-60 godzin, no to mają 50 godzin na dojechanie, co jest czasem dobrym. Mimo wszystko, aczkolwiek bardzo, bardzo żwawym. No, ale to... Niech się już martwią, bo akcja jest taka, że albo ja z tym pojadę, czy ja z tym tak szybko nie pojadę. Po pierwsze jadę Peugeotem, nie Iwekiem. Peugeot jest słabszy, nie jest taki silny, ani tak wytrzymały na takie szaleństwa. No i co? Chyba pójdę się spać. No więc też będę się upierał. A chcesz, to sobie jedź, proszę bardzo. A mi to nawet na rękę. Tylko kiedyś trzeba będzie w ogóle poruszyć temat bycia debilem. No ale to jeszcze temat na kiedy indziej. Dobra, idę na górę. Godzina 9:44.
centrum handlowe, park Gemini, Tychy, jeszcze raz nieczynne Tesco, tym razem za jasnej aury. Oddałem już towar chłopakom, teraz czekam na informację, kiedy ja dostanę kolejny załadunek. No i prawda, ktoś musi ze mną razem ten towar podejmować. Obstawiamy, że przyjedzie dwóch kierowców, żeby załadować dwa auta, z trzech zmontować dwa, bo i tak nie ma za bardzo kto wyjeżdżać. O, gdzie jest ten chodnik tutaj? Temperatura około zera, ja idę w tej chwili na toaletę. No i może sobie coś kupię, chociaż nie wiem za bardzo co. A tu prawie sami Turcy stoją. Także na razie wolne, potem zacznę sobie ogarniać jakieś lepsze śniadanie. A póki co spacerek, toaletka. Godzina 18:18. Znowu to samo miejsce załadunku co wczoraj. Pobieram ładunek. W kolejce jest 5 aut. I schodzi jakoś jedno auto na 2 godziny, może 2,5. Także znowu będzie losy załadunek. Ja będę miał na sobie dwie paletki, przyjedzie kolega, pobierze ładunek i przeładujemy się na bazie i ja pojadę z tym ładunkiem. Także jest dobrze, aczkolwiek wolałem bardziej ten wariant, w którym wiózłbym 3 paletki, a nie 4. No ale dobra, wyjedzie się, jakieś tam dnióweczki wpadną. Także znając już tempo pracy, żeby nie popełnić tego błędu co wczoraj, po prostu zamierzam się tutaj relaksować, zasłaniam firanki i czekam cierpliwie na telefon z wiadomością: podstaw się pod rampę, znaczy obok rampy jedynki, czy na taki wjazd, zjazd. No i będziemy ładować, nie? Odprawa celna jutro, bo za 40 minut agencja celna się zamyka, względnie chyba, że zrobią nas w nocy. Aczkolwiek wydaje mi się, że już będzie takie nasycenie tych transportów, które pojechały wczoraj, że nikt nie będzie się bawił w jakieś nocne odprawy. Bo tak naprawdę wczoraj był drugi, tak, i wczoraj wszystko to ruszyło, stąd zaczęło wyjeżdżać. I pewnie taki bufor już się zrobił, że nie będzie potrzebna żadna nocna odprawa, jak to było wczoraj na Gwałturety organizowane. No ale właśnie, co do światła, raz tak. No więc, który by nie załadował, troszkę spania będzie, mam nadzieję, po załadunku odprawa. I spokojnie, podróż do domu, najpierw na chwilkę, bo jest pan mocno po drodze, i potem, prawda, towar odebrać od drugiego auta. Godzina 19:12, lokalizacja ta sama co wczoraj. Może nie powinienem tych spodni pokazywać, no ale trudno. Ja już tak powiem, w sensie po kolacji. To jest mój wynalazkowy stolik. Jeszcze zrobię sobie zupkę chińską, potem wyrzucę te śmieci. Fajnie to się wszystko prezentuje. Chcę powiedzieć tak, że jest tak jak wczoraj. Towar ściągany bezpośrednio z produkcji. Tam za mną też auta w kolejce. Więc jak tylko zostanie załadowane jakieś tam auto, no to wybieram się na prysznic, bo wiem, że mnie nie zawołają w najbliższym, prawda, czasie. No i jadę do, ja będę wiózł, kolega przyjedzie tu, no gdzieś za jakąś godzinkę będzie, pobierze mi towar
Aha, i go przeładujemy. Cło zrobimy jutro, bo już agencje celne są pozamykane. Także dzisiaj relaksik. Oglądam sobie jakieś tam filmy na komórce. Dużo rzeczy ściągam. Tu mi się powolutku kończy prąd, ale spróbuję przetestować tą baterię. W nocy jak było minus 8, to ciężko było mu odpalić, ale dzisiaj teraz akurat nie jest aż tyle. Tylko jest w granicach 2 stopni, także sporo cieplej w porównaniu z tym wczorajszym ciężkim odpaleniem. No ale no, powinno być dobrze. O, 11,9, no. Tak, bo chodzi webasto i lodówka. No ale dobra, mam kable, to nawet jak ten kolega przyjdzie, to mnie odpali, gdyby nie chciał mi załapać. Mniejsza o to. Także na chwilę obecną plan jest taki, że ładuję jutro. Znaczy, że ładuję dzisiaj, tyle jutro, no jutro z rana ruszam na podbój. Jeszcze będę musiał coś ogarnąć, sobie opony, bo jak mam mieć ciężko na aucie, to muszę mieć lepsze opony na tyle i w zasadzie tyle raportu z chwili obecnej. Czekam na kolegę. Widzieliśmy się już dzisiaj, po prostu wraca, nie? Ale to dłuższa historia, bo może to opowiem podczas jazdy, jak będzie chwila wolna. Godzina 6:30, sobota, załadowany, wykąpany. No i co? Śniadanko. Akurat pół godzinki z haczykiem. 7:15 możemy już wjechać na cło. Jedziemy na cło, zrobimy cło. No i w zasadzie będzie można powoli się szykować. Akcja jest też taka, że zjeżdżam na bazę. No wiadomo, że towar z blaszki sam się na plandekę nie przerzuci, więc na bazie widlakiem cyk się przeładuje. I tam będą też moje kółka ogarnięte. To już z szefem rozmowę miałem na ten temat. Albo dostanę po prostu jeden zapas, albo mi po prostu te opony powymienia, w zależności zobaczy, co mam i co, prawda, może mi ewentualnie zmienić, domienić i tak dalej. Mam już listę rzeczy, którą mam zabrać, dobrać z domu. No nie wziąłem na przykład tabletu z serialem, tak? Tą kartę tak przepinać, wpinać, wypinać, zapinać i ten tablet nawigacji wpinać na górę, chodzić z nim, nie. Nie wziąłem cążków do paznokci, muszę wziąć jeszcze kilo cukru, papier toaletowy, chusteczki nawilżane, uzupełnić bańki z wodą, bo będę miał wtedy spokój, wziąć przyprawę, wziąć gąbkę. To z takich najbardziej potrzebnych rzeczy, tego nie wziąłem. Aczkolwiek upierałbym się, że przyprawę i gąbkę mam, ale nie mam, i cążki. Ale nie mogę tego znaleźć, więc lepiej będzie, jeżeli po prostu z domu wezmę, niż mam gdybać, a nie mieć potem. Także sobota rano, będę jechał sam, na pasy będzie ciężko, bardzo ciężko. A już w zasadzie górna granica tego, co to auto może w praktyce przewieźć, bo teoria papierowa, zwłaszcza ta z dowodu rejestracyjnego, jest jaka jest. Udało mi się też spotkać kierowcę, kolegę z poprzedniej mojej pracy, Dawida, który próbował tam własnego biznesu w Bolesławcu, a to mu tam jakoś nie poszło, miał wielkie plany, a jednak to mu niestety nie poszło, no i musiał wrócić i jeździć tam, ludzie go oszukali. Także on też wyląduje w Algeciras. W zasadzie, wiesz co, biorąc pod uwagę nasycenie aut, które wylądują w Algeciras, to jest to normalnie, jest to po prostu zatrzęsienie tego będzie. Dziennie w tamte rejony wyjeżdżało kilkanaście aut, czyli w przeciągu 2 dni, jak tu jestem, wyjechało, podejrzewam, około 30 kilku samochodów. I w tamtym rejonie to będzie zatrzęsienie. Wszyscy będą stamtąd spieprzać. Niektórzy będą stać, czekać, bo wątpię, żeby tam od razu poładować, tylko nie liczyć, tam ładują z tak zwanymi układami. No ale no będzie jak będzie. No jest sobota, licząc 2 doby na podróż, bo to i można zrobić teoretycznie 2 doby. No a tutaj część czasu ujdzie, bo w domu godzinka ucieknie, na bazie ucieknie godzinka, 2.
wiadomo, z tymi kołami jest jak jest, szef lubi pogadać i tak dalej. Może jeszcze jakieś dokupy, zakupy. No i ten. I załóżmy, że zgłoszą, zacznie się czas liczyć, no nie od załadunku przecież, no bo czekam na słonie. Więc od cła, dziś od godziny 9:10, czyli sobota, do niedzieli, do poniedziałku w granicach, myślę, że południa, troszkę po południu powinienem tam już być na miejscu i się rozładować. Tra-ta-ta. No i tyle, biorę się za jakieś śniadanie, herbatę już mam zrobioną. Troszkę mi przystygła, wystygła, no ale co. Dobra, widzimy się później. Hurra, 9:35, sobota, znajduję się już w ruchu, jadę do domu, potem na bazę, 224 km, do domu, autostradą 219, więc jest malina, no i ten, i co, dobiorę te moje parę rzeczy, no i ruszam w trasę, przeładować się, zmienić oponki, także, ale o tym mówiłem wcześniej, dlatego najważniejszy fakt, jako kamień, szumnie to powiem milowy, to jest 9:35 po cle, czyli odclony, sielanko zjedzone, byliśmy na stacji paliw, zjedliśmy po dwa hot dogi, nawet takie w miarę dobre, jeszcze tam jakaś milinda mała została do picia, także jakieś takie wstępne śniadanko jest odhaczone, no i trzeba tylko po prostu jechać, teraz jechać. Kolega, którego teoretycznie gonię, kolega mój od ekspresów, jest już wyspany, i tylko że jest we Francji, no także nie ma siły, nie dogonię go. No i co, ogień na tłoki, jazda! A więc mamy godzinę 19:41, jestem w tym tunelu, pierwszym od strony Zgorzelca, toczy się magiczne 7-9. No i ten, i w zasadzie już oficjalnie w Niemczech, tak, do granicy, do tej stacji paliw, kiedy zjadę już, nazwijmy to, na Rigiel, tak, 740 km. 8,5 godziny szacuję, 4:15 dojazd, no może uda mi się coś tam zdjąć. No liczę bardzo na to. Liczę na brak korków, brak ciężarówek i tak dalej. No na razie no po prostu jest ciężarówek mało. No jest sobota, jest już ten zakaz u Niemca, nie wiem. Natomiast no rzeczywiście jest mało ciężarówek. I ten, mam 4 nowe opony. Opony pokażę jutro, są naprawdę zarąbiste. Zarąbiste opony, zarąbiste jest też ciężko, trzeba bujać, skorzystać z szansy, którą daje los i przeskoczyć tego Niemca. Będzie ciężko tego Niemca przeskoczyć, ponieważ będzie wymagało to ode mnie 23 godziny bez spania. No i to będzie ciężko, no ale muszę dać z siebie wszystko, żeby tego Niemca przeskoczyć. Wiem, miałem takich rzeczy nie robić, no będzie mi się chciało spać, pójdę spać, ale póki co czuję się dobrze. No zostało jeszcze 8 godzin, także wiele się może wydarzyć tego, że tak powiem. Ale wieje. Także jadę. Oj, ostrość się gubi. O, teraz już lepiej. Także ogień na tłoki. No i mam nadzieję, że widzimy się we Francji, że nic się specjalnego w Niemczech nie zdarzy, żeby trzeba było to jakoś pokazywać, że nocka mi niespokojnie. Godzina 4:07, a ja już za dosłownie przeliczam nową trasę. Pół minutki, skręć w prawo. Cicho, za pół minutki będę na Uralu. A no także taka fałka nie chodzi. I muszę użyć Rutexa. I LKW diesel 1.379. Może poszło nawet całkiem fajnie tutaj. Może widzisz, jest taka godzina fajna. Idziemy na LKW. A. Tu
sobie zajadę na mały pistolet. I ten, średnia prędkość jazdy na ten moment, średnia prędkość jazdy 98 na godzinę. Przez całe Niemcy średnio mi wyszło. No, jechałem to razem z wyjechaniem z Polski i po resecie z paliwa. Tam ta średnia prędkość też uwzględnia prędkości z Polski, czyli ze Złotoryi. No i tutaj jechałem 8 godzin 42 minuty. Idę się teraz tankować, ale wpierw ubiorę spodnie, bo w międzyczasie przybrałem spodnie krótkie. Także tankowanie. No i nie wiem, czy właśnie się tak zastanawiam podczas tego tankowania, czy wrócę na Niemcy, czy pojadę już teraz z Francją. Także. Dzień dobry w niedzielę, nowy dzień. Godzina 8.52. Od dobrych paru minut już jadę. Autostrada A36. Za 108 km zjeżdżam z tej autostrady na miejscowość Champlanc. Później będę miał już nacjonalki i Chalon-sur-Saône, wiadomo, stara Portugalka. No i stary szlak też, tak? Do Bordeaux w tym momencie, na północ Bordeaux, 722 km. Przyjazd na 17.35. No jest to godzina taka iście ształowa, natomiast ja zrobię sobie jeszcze jakąś przerwę na jedzenie. Ale to jak już mnie po prostu przysz się bardziej. No w tym momencie po prostu jadę, skupiam się na jeździe. Miałem spać 4 godziny, to wydawało mi się, że jest takie optymalne rozwiązanie. No ale o dziwo, sam się zbudziłem po 1,5 godziny i czuję się naprawdę rzeźko. Także powyłączałem budziki, żeby mnie nie irytowały, no i po prostu jadę sobie, no skoro organizm sam się wybudził i ma, i jestem trzeźwy i rzeźki, tak, no to czemu nie skorzystać z tego, a odpocząć sobie, prawda, już na miejscu, bądź ten zaoszczędzony czas teraz wykorzystać na następną nockę do spania, bo też następna nocka wchodzi w czas podróży tej właśnie, tej obecnej. Także jedziemy, nie ma czasu na pierdoły. Pięknie wstaje ta Francja, co nie? No minus jeden na dworze, no nie bardzo, bo robić śniadanie na mrozie. Dlatego poczekam spokojnie, aż się zrobi cieplej, a będzie cieplej, bo chmur nie ma. Tak? Aj! No i tak to jest. Jak przyssawka sama spada, ale będzie... O, jeszcze wycieraczkę trzasnęło. Także będzie na pewno cieplej z tego względu, że chmur nie ma i słoneczko zacznie ładnie grzać. Halo, halo, jestem już za Bordeaux, ominąłem jedną dużą bramkę, zmierzam w stronę Hiszpanii, do 12 zjazdu mam 39 km, w tej chwili 110 na liczniku, także chwilowo wolno, powoli, no ale się rozkręcam, że tak powiem. Dlaczego tak powoli? Ponieważ już mogę, układałem sobie trasę. Chciałem zrobić to na 63 między bramkami, starczyło mi tak mniej więcej 6-7 minut i już mam ułożoną trasę. Ona tak drobnym modyfikacjom jeszcze ulegnie zmianie, coś tam, ale mniej więcej 1360 km do Algeciras, około 18 godzin jazdy, około 1360 km cały czas pod wiatr. I teraz tak, do granicy 137 km, do objazdu Andoain 165, wtedy zjeżdżam w miasto, tam się błąkam przez to miasto jakieś 6-10 minut,
Repsol, raczej Repsol mu mówię, BP eksperymentalnie w Pamplonie 24H, info od kolegów, którzy jechali wczoraj, 240 km około, no i potem oczywiście Autovia de Castilla. Wykorzystam też punkt, który kiedyś znalazłem, AS-a takiego w Meridzie, i do niego mam 967 km, 13 godzin jazdy. O matko, będę tam około 7.30, a to dobrze. Chcę się wykąpać przed rozładunkiem, bo chcę być po prostu świeży. Chcę być świeży na rozładunku. No i tam, wiadomo, Algeciras 12.40. No, mam nawet czas na sen, powiem tak. Mam czas na sen, aczkolwiek powiem, że jestem troszkę zawiedziony tym czasem, który mi tutaj wyszedł. Ale tu jest wbita prędkość maksymalna auta, jest bodajże chyba coś koło 90, coś, jakoś tak, 4, coś takiego. Więc ja to będę cały czas zbijał, pod warunkiem nie robienia pauz, tylko cały czas jazda. I powinno to spaść. Nie przewiduję póki co żadnych pauz na posiłek, gdyż mam przygotowane jedzenie, żeby w trakcie jeść. Czyli idę za radami kolegi, który powiedział mi, że on po prostu otwiera lodówkę i coś sobie zawsze weźmie. Więc ja mam też przygotowane jedzenie i tak mam zamiar się posiłkować. Jest to takie friki, jest to takie chore troszkę. No dzięki temu podróż będzie zrobiona szybciej, tak? Szybciej zrobiona będzie praca. No i zaoszczędzony czas na sen, bo gdybym teraz rozłożył się takie śniadanie, robił coś takiego, czyli kolację o tej porze, pół godziny to jest 50 km. Więc jak to? To jest dużo. Mam czas na spanie, zamierzam spać, tak myślę, że 2-3 godzinki na luzaku i nikt nie będzie miał pretensji. Zresztą i tak dosyć dobrze idzie, bo na razie fajnie mi się jedzie, może tak. Bordeaux się w ogóle nie przygorkowało, absolutnie ani na jeden raz, także można powiedzieć, że rzec by można na odcięciu, oprócz tam chyba z 3 akcji. Nacjonalki też francuskie ładnie przeskoczyłem, tutaj jeszcze mi z tego czasu odejdzie mi tutaj, ponieważ 3 ostatnie brameczki będę robił płatne. No i co? No ale tak, ale będę się tankował, to tam mi urośnie. Przez Pampelunę tam robi takie kółko, kuźwa, jakoś nie wiem dlaczego. Ale jakoś to ogarnę, bo po co mam całą Pampelunę okrążać, jak mogę jej nie okrążać. No ale zobaczę jeszcze to za chwilę. No, trzymać kciuki, oby się udało. No trasa jest wymagająca. No wydawać by się mogło, że jest dużo czasu i tak dalej. A jednak zobacz, jest jeszcze 1350 km do przejechania. A ja od tankowania. Poczekaj. Od tankowania mam czas podróży 20 godzin i odległość A mi pokaż. Ej, kolego. Odległość A, czyli tak, 1914 km od tankowania zrobiłem, plus dodaję jeszcze do tego jakieś 250 km z tych na bazę. Czyli no powiedzmy, że 2150, tak? 2150, 3150, 3200, tak, 3500, tak, liczyłem. 3500 i 58 godzin, to jest 2,5 doby, także, no i trzeba po prostu jechać, nie? Jechać, no i tyle. Tutaj zeszło też na bazie, no bo tam te klocki były zmieniane, opony, no nie było to tempo F1, no ale no... Trzeba było to zrobić, no jedzie się bynajmniej bezpieczniej teraz. No i co, muzyczka. Zaraz sobie włączę jakiegoś audiobooka albo jakiś podcast, bo o tej porze to działa na mnie tak otrzeźwiająco. No i tyle.
No i tyle, jadę. Jedziemy i będzie pokaz możliwości czytnika. Wjeżdżamy sobie tutaj na T z ograniczeniem 30 na godzinę. Trzeba zwolnić do 30, tak najlepiej już prawie jakoś teraz. 30, jedziemy. Tutaj, TPAG, trójeczka. 20 na godzinę. Nie pyknęło. O, teraz. I dziękujemy. Fajny gadżet, co? No. Jeszcze tak, dwa razy pyknie. Znaczy raz tylko przejadę, a zjeżdżając drugim zjazdem nie ma tej przejazdówki. Trzeba się zatrzymać i wtedy szczyta. No ale zawsze to lepiej niż wyjąć kartę albo się tam pierdzielić z jakimiś drobnymi, co nie? Wiem, że nic nie widać, natomiast chcę oznajmić tylko tyle, że wyjechałem z Pampeluny, zatankowany jestem, paliwo euro 30 za litr. No i kieruję się na Logrono teraz i powiem teraz tak, teraz no ostatnia prosta praktycznie. Ogień, do celu 1080 km, bez telegieli, bez cudowania, bez żadnej brygieski, bez żadnych kuźwa skrótów, omijaniem wach na Valladolidzie, bo tam będzie okropnie późno. To co jedyne spróbuję ogarnąć, ale to będzie w granicach 7 rano, to będzie prysznic w Meridzie. To jest blisko autostrady, praktycznie można powiedzieć, że widać tego AS-a z autostrady. No i co? I trzeba cisnąć. Niby nawigacja 13 godzin 24 minuty liczy, natomiast to się coś tutaj urwie, myślę, bo nie ma oszczędzania teraz, co nie? Tutaj praktycznie będzie teraz taka, oj, kuźwa, ale mi się droga pofalowana. Jest tutaj trochę taka niefajna droga, bo no bo jest pod górkę, nie? Dopiero w okolicach Burgos to się wszystko poprawi, że będzie przynajmniej troszkę płasko. No dobra. Wyprysznicowany. Wypachniony. Woda nabrana. A to wszystko dzięki stacji AS24 w Meridzie. Tam pisałem kiedyś w jednym poście o tej stacji. Jakby to już mogło być inaczej, ktoś zarypał kuźwa słuchawkę z jednego prysznica i tylko jeden jest wolny. Wtedy był jeden wolny i jeden otwarty. No i co? Godzina 7:08. Przeliczam nową trasę. No przeliczam. Skręć w prawo. O matko. Zawijam się tu na rondzie. W trzecią ulicę skręć w prawo. A czemu w trzecią, jak to jest ronda? I ten. I jadę sobie. A do celu 363 km. 4,5 godziny jazdy. Przyjazd na 11:46. Także udało się tam coś odrobić. O, stacja AS24 ponownie. Fajne są te stacje. Także prysznic. Woda nabrana, 15 litrów świeżej wody. Mam jeszcze dyszkę i dwie dyszki, czyli łącznie mam 45 litrów wody. W tym wody do pitnej 5 litrów i oprócz tego jeszcze dwie bańki wody pitnej. Także ohoho, jeszcze trochę. Dobra. Tu miał być teren inwestycyjny, ale dobra, już tak nic nie zobaczysz, bo jest ciemno. W tym Decathlonie po lewej stronie kupiłem sobie któregoś pięknego dnia spodnie. Jak tu stałem chyba z 2 dni, a wtedy padał deszcz. No i co, na rondzie prosto i zaraz na autostradkę. Zobacz, jak tam fajnie blisko jest ten AS tutaj. A popchnąłem też przed chwilą tabletkę na moje nadciśnienie. Madryt to Ceres w prawo, a my jedziemy prosto na Sewillę. Kurde, nie wiem czego, ale tej Sewilli jakoś nie za bardzo lubię tą Sewillę. Nie wiem, o co chodzi. No jakoś za 700 metrów
trzymaj się prawego pasa. No i co? I przyjadę do chłopaków czysty, wypachniony. Zatankowanie na stacji, na Bipiku tam. Przysługuje prysznic, bo kolega odkrył, że i prysznic jednak jest. A i ten, ale to sobie wezmę, jak już będę stamtąd wyjeżdżał, nie? Bo paliwa mi i tak starczy. Spalanie średnie, o matko, przez Hiszpanię. Trzymaj się prawego pasa. Wychodzi mi 15,8. Średnia prędkość przez Hiszpanię 99 km na godzinę. Czas podróży do chwili obecnej 7 godzin 40 minut. Co jest zarąbistym wynikiem. A jeżeli chodzi o odległość, którą przejechałem od tankowania w Polsce, to jest 2913 km i 200 metrów. Tutaj jest willa, dobrze. Średnio zużyłem 16,1 litra. A ile to było w Niemczech? 15? Nie, 15 nie, co ja mówię? 17,5, 17,2? Nie pamiętam już dokładnie, no ale coś spadło. Dobra, tutaj teraz nic nie widać. Mam sygnały, że w Algeciras jest 15 stopni, znaczy było. Podglądam na aplikacji, licząc, że może 20 wskoczy, ale nie chcę, nawet na przestrzeni najbliższych kilku dni nie chcę. Co się dziwić, styczeń. Także jestem przygotowany na krótkie spodenki teraz, krótki rękawek. Planuję zatrzymać się dopiero tam na tym, na przeładunku do kolegi. Stoją tam we dwóch, czyli ci dwaj, co jechali, stoją, a jeden miał zostać zabrany, więc no nie wiem, może prawda odpoczywali i no i zabierze go dzisiaj dopiero, nie? No zobaczymy, jak to będzie. Ponoć ładunków nie ma, co mnie troszkę cieszy, bo bym z chęcią wygrzał te moje plecy w tym słońcu, bo no w słońcu na pewno będzie po ponad 20, także ten. Ale znowu wieje, bo sprawdzałem na aplikację. No cóż, okaże się za jakieś 4,5 godziny. Także ogień na tłoki, już audiobooka nie włączam, 4,5 godziny, myślę, że jakoś to zmęczę, chociaż zakładałem, że będę spał, ale na razie mi się spać nie chce. Bo zakładałem, że będzie mi się chciało spać tutaj, przed kompaniem, na kompaniu i tak dalej, względnie wcześniej. No, fajnie się jechało, aut prawie nie było, czułem się, jakbym w grę komputerową grał. Zero przeciwników, no parę ciężarówek raptem po drodze minąłem. No i wiesz, bardzo przyjemnie się jechało, no we mgle, no ale no co, w każdych warunkach trzeba jeździć, tak? Trzeba umieć jeździć, no i jakoś to zeszło, nie zmęczyłem się. No i ten, i tak właśnie patrzę, że te 360 tutaj parę dociągnę, no tak myślę, że dociągnę bez przerwy, nie? Kurde, mogę musterka sobie przemyć, ja matko, no trudno, prawie nic nie widzę, ale damy radę, dobra. Wieczorem, 22:45, pospałem, ogarnąłem się, pojadłem, troszkę auto posprzątałem i żeby zakończyć tą wycieczkę, zdam raport, taki już cyferkowy, czekaj, ustawimy ostrość i teraz tak, odległość od tankowania w Złotoryi 3302 km, zużycie średnie od Złotoryi 16,1 litra, zużycie chwilowe to nieważne, prędkość średnia 93 na godzinę, łącznie z tym błąkaniem się tu po strefie, czas podróży 35 godzin, odległość od, czyli przez Hiszpanię od Pampeluny 1147, zużycie średnie 15,8, podobnie, prędkość średnia 94, no była stówka, nie będę ukrywał. Czas podróży 12 godzin,
No i poniedziałek, 6 stycznia i tak dalej, 12 stopni. Także tak to wszystko wygląda z zewnątrz. Auto całe dojechało. Tu jeszcze jeden kierowca przyjechał. W zasadzie miało być nas tutaj dużo osób. Tutaj od paliwa. Tu mam dodatkowy wlew tego paliwa, nie? Dlatego to jest takie zażygane troszkę. No ale jutro się tym zajmę, wyczyszczę. Tu wpadłem w dziurę. A to chciałem pokazać, to te opony, które są zarąbiste. No to widzisz, to z paliwa wszystko, nie? Jak tam, bo tu jest taki mały spadek. W masterce to była rura tutaj, tylko że głębiej. A tutaj ma po prostu dłuższą drogę do przebycia z tego profila do zbiornika. Dlatego po prostu no czasem się cofa paliwo, bo nie nadąży spływać, bo jest bardzo płasko. I to jest, proszę Państwa, Michelin 235 6516. I to jest model Aglis Cross Contact. Tutaj też jest koło do umycia, bo nowe klocki z tyłu i tutaj ten smar się gdzieś tu odżygał. No i wiadomo, nowa opona była zakładana, więc tutaj jakiś smar tutaj z tej opony też zapaskudził tą felgę. Bok też do mycia. Z przodu założono mi wielosezonówki z Matadora, też 235 16. Też było czyste, też hamulce w dupę dostały. No wiadomo, waga zrobiła swoje. No i tu to samo, koło do umycia. Takie wilgotne, nie wiedzieć czemu. Ten bok też do umycia, jutro sobie to auto ogarnę. No i z tyłu identyczna do umycia. Ponoć jakoś super wytrzymałe są. Ponoć można je więcej pompować, ponoć więcej mogą wozić. Ale z parametrów napisanych na oponie, no nie bardzo. Nie bardzo, że są jakoś lepsze. Matadory lepiej w parametrach wyglądają. No i prawda, paka upierdzielona, brudna, do umycia. A stoję na parkingu. Tam był ten zakład, znaczy tam jest ta strefa, w której się zrzucałem. A no to po prostu stoją jakieś, plac jest nieoświetlony, ale to są różne kamperki, mniejsze, większe. To się ciągną praktycznie do tych lamp, słabo widać, no ale taka pora. A tu stoi pojazd, który mnie tutaj dowiózł. Także no i miasto Algeciras. Byliśmy dzisiaj na plaży. Sama plaża nie jest jakaś komercyjna, a nie jest nawet zachwycająca. Przynajmniej ta, którą tutaj byliśmy. Dużo lepsza jest z drugiej strony miasta, na której byłem latem. Bo po prostu jest większa, jest lepszy parking. A tutaj po prostu jest kaszana, nie? Lepiej na drugą stronę miasta się przyprawić. Temperatura, jak widzisz, jest 12 stopni. Wczoraj było, znaczy w dzień było 15, ja tu przyjechałem, zrzuciliśmy. Chciałem pójść na plażę, bo jeszcze taki rzeźki się naryczyłem. Poszłem z kolegami na plażę, a się okazało, że jest jak jest. Sklepy pozamykane, 6 stycznia, także tutaj też mamy święto. No i tyle właściwie. Zastanawiam się, co zrobić dalej. Spróbuję ten filmik skleić w kupę. I prawda, możliwe, że zmieni miejsce postoju, bo mi się tutaj nie podoba, nie mam sobie tego zaplecza i tak dalej, żeby po prostu było ładnie, co mam się patrzeć na auta, przed niebo. No nie tak, może pojadę do tej Aldajesy, czy jak to się nazywa, tam przynajmniej widok z okna jest fajny. Dobra, kończę to, dzięki za uwagę, dzięki za towarzystwo. Jak już wspominałem, jest to jedna z ostatnich podróży. Może jeszcze dwie zaliczę, może jeszcze trzy, zobaczymy. A tymczasem żegnam się. Dzięki za uwagę. Do następnego razu. Cześć.